Sporo pracy dzisiaj na lewej obronie Seweryna Capoty, prawda? No tak, trochę się napracowałem, ale wiedzieliśmy, że tamtą prawą stronę mają mocniejszą. No i cóż, no, trzeba się cieszyć z tego jednak remisu, bo mogliśmy też przegrać. A to oni powinni się bardziej cieszyć niż my. Po prawdzie nie udało się podtrzymać zwycięskiej pasy, ale jest seria meczów bez porażki i tak trzymać. No tak, to nas cieszy. Jak będziemy 4 mecze wygrywać, potem jeden zremisujemy, to jest dobry bilans. No a jak tobie się grało na dystansie tych 5 spotkań w biało-zielonych barwach rekordu? Dobrze współpracujemy z środkowymi obrońcami. Jestem zadowolony z kolektywu i z całej drużyny. Liga przyspiesza, już w środę konfrontacja w Częstochowie, w sobotę w Polkowicach. No tak, kończymy pewien rozdział, zaczynamy kolejny. Trzeba się skupić na skrze w środę. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Pierwszych 15, może 20 minut to był okres lekkiej przewagi zespołu gości. Później zdominowaliście to spotkanie, kończy się jednak bezbramkowo. No tak, początek meczu był, ciężko było, pogoda też taka, że ciężko było wejść w ten mecz. Mi się wydaje, że to były stracone 2 punkty. Mieliśmy swoje sytuacje, przecież Damian Hitbrick mógł strzelić, mieliśmy stałe fragmenty, no szkoda tego na pewno. Po raz 5 dzielicie się punktami w trzeciej lidze z Ruchem Zdzieszowice. Najwidoczniej jesteśmy wyrównanym zespołem, tak. Spodziewałeś się właśnie takiego obrazu spotkania? Tak, Ruch Zdzieszowice to jest bardzo dobry zespół. 6 miejsc w tabeli nas dzieli, ale nie patrzyliśmy na to. To jest bardzo solidny zespół i na pewno będą jeszcze urywać punkt niejednej drużynie w tej lidze.